piątek 29 grudnia w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Pogórzu odbył się koncert zespołu Arka Noego w ramach corocznego pogórskiego kolędowania. To już 12. edycja tego wyjątkowego, charytatywnego koncertu. Po raz pierwszy jest zespół, tylko zespół dziecięcy. I myślę, że to też spowodowało, że widownia jest też taka dziecięca. Zerknąłem tutaj przez drzwi od zakrystii i widzę, że tam na materacach jest całe mrowie tych maleństw, prawda, które będą, myślę, że nie tylko słuchały, ale i będą razem z dziećmi z Arki Noego śpiewały. Od samego początku było tak, że temu kolędowaniu towarzyszyło właśnie jakaś zbiórka charytatywna na cele charytatywne. Albo to szło na wschód, albo do Afryki, albo dla naszych chorych, niepełnosprawnych, dla dzieci z naszej świetlicy w Bielsku. No, za każdym razem, a teraz myślę, że to jest taki cel, który już jest po raz któryś, prawda, podnoszony, ale ciągle, że tak powiem, są braki, gdy chodzi o środki, a żeby móc obsłużyć wszystkich potrzebujących. Także w tym roku też będziemy zbierać na sprzęt rehabilitacyjny, przede wszystkim na łóżka dla osób obłożnie chorych, takich, którzy leżą w domu i są opiekowani przez najbliższych. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik. Jeżeli do metry ma stracić, dla nas poczniecie na ten podatek.